Mr. Witte, I require Matthew. A new face. Hey, it's Espada. Hey. Papa's not so good with technology. He asked me to send you a photo of what the poison looks like. I've messed with poison before, but that's real thoughtful of him. I wouldn't go that far. Papa doesn't trust outsiders, but I've seen what you can do. Check the photo. And show him you know what the fuck you are doing. Cześć, z tej strony Adaś, na co dzień prowadzę kanał Spuerat, a to jest 17 odcinek naszej wspólnej przygody z grą Far Cry 6 na konsolę PlayStation 5, którą przechodzę oczywiście na 100%. I pierwszą rzeczą, jaką się zajmiemy w tym odcinku, będzie operacja Los Bandidos w tym miejscu. A my mamy tutaj misję główną, oczyszczanie powietrza, ale zanim się nią zajmiemy... Właśnie, Los Bandidos. Tę misję główną sobie zaczęliśmy w poprzednim odcinku po spotkaniu z Carlosem i to była ostatnia rzecz, jaką zrobiliśmy w poprzednim odcinku, a wcześniej zajęliśmy się poszukiwaniem znajdziek. I teraz mamy oczekiwanie na rozkazy w misji ucieczka z więzienia. Wróg schwytał partyzantów oraz działaczy politycznych i umieścił ich w odległym tajnym więzieniu. Możemy sobie tylko wyobrażać, co tam się z nimi dzieje. Musimy ich stamtąd wydostać. I ruszamy w takim razie. Czyli tak, szanse powodzenia mamy 90%, no to mała dywersja niestety, odwróćcie uwagę strażników, po czym przekradnijcie się obok, wybieramy to. Niestety nie mamy żadnej premii zdolności dowódcy. Nasi żołnierze wystrzelili flary, a strażnicy byli tak głupi, że opuścili pozycję, żeby to sprawdzić. Pora dostać się do środka i mamy 10% nagrody dodatkowej, większe szanse powodzenia na następnym etapie. No i dobra, tu mamy 100%. I koszt to 90... 19, przepraszam, beczek benzyny. No, ale tutaj mamy też koszt ewentualnie 4. Dobra, zatrzymajmy ten konwój, bo mamy podstawową szansę powodzenia 80% i 10% premia aż do zakończenia operacji Bandido. Przechwyćcie konwój i odbijcie więźniów, zanim zostaną dowiezieni na miejsce. Jedna osoba przegrała. Zatrzymaliśmy konwój, zabiliśmy strażników i uratowaliśmy więźniów. Ci powiedzieli nam, że inni zostali już zabrani na miejsce egzekucji. Musimy się streszczać. Na miejscu nie było wszystkich naszych partyzantów. Możliwe, że nie zdążymy wszystkich uratować. Kontynuujemy. Dobra, co tu się dzieje? Najwięcej ma pożar lasu i... koszt to jest te 25 beczek benzyny. Co w sumie dużo. Nie dajcie się zabrać w to drugie miejsce. Czas nagli. Trzeba odwrócić uwagę wroga, żeby dotrzeć do naszych ludzi. No niestety to. To jest moim zdaniem najlepszy sposób. Ogień rozgorzał błyskawicznie, a przerażeni strażnicy uciekli, pozwalając nam wejść do środka i uratować naszych. Okej, czyli straciliśmy jednego żołnierza, a zyskaliśmy 5, czyli w sumie zyskaliśmy 4. Uratowaliśmy więźniów przed zbiorową egzekucją. Są już w drodze do domów. Odbieramy nagrodę. Świetnie. Tutaj mamy wieża i legenda, usunięcie despotki. No dobra, no to możemy zrobić, które wygaśnie najszybciej. Korzenie ruchu oporu. Wrogie siły obrały za cel wioskę na przybrzeżnej wysepce niedaleko głównej wyspy z zamiarem zamienienia jej w port, skąd miejscowi będą zabierani do pracy. Jesteśmy ostatnią deską ratunku tych ludzi. Zwłaszcza, że ja chyba inspektora akurat mam, więc spoko. Tak. Benito. Poleci. No to za godzinę będzie. Dobra. Okej. Mamy 3 cele. Zobaczmy sobie. 3 cele związane oczywiście z tą trucizną. I tak, w te 2 sobie polecimy. Aha, tu jest bateria przeciwlotnicza, więc nawet nie jestem w stanie tam polecieć. No dobra. W Lozani też będę musiał trochę podziałać. W takim razie. Okej. W takim razie ruszamy. Przydałoby się autko. Idziemy, pojemniki z trucizną są na farmach tytoniu w okolicach Doliny Tytoniowej. Najwyraźniej Carlos wysłał mi na telefon jakieś zdjęcia. Zobaczmy sobie. Tak wygląda samolot z trucizną. Okej, i tak wyglądają beczki z trucizną. Czyli trzeba to będzie rozwalić, krótko mówiąc. No to rozwalimy. Pewnie, że tak. Przydałby się jakiś kuń.
wezwiemy konia. Na przykład tego, Marchadora. I idziemy rozwalać truciznę. Tylko nie wiem, w którą stronę najpierw. W sumie to się nad tym, szczerze powiedziawszy, nie zastanawiałem. W sumie to możemy tutaj. Tak mi się wydaje, że tu będzie najlepiej. Czyli w tę stronę nas prowadzi. Ok. Pojedziemy sobie szlakiem. Bo czemu by nie? Zawsze to krótsza droga tędy. Miejsce do polowania znaleźliśmy. Polowania na kojota. Więc jak nas znajdzie chętka na polowanie, to sobie tutaj zapolujemy. Pewnie, że tak. Ok, 300 metrów. Wow! Naprawdę za wysoko jestem? No dobra. No to teraz w tym kierunku. W takim razie. A możemy na przełaj? Możemy w sumie. Tak, tędy. I zaraz dojedziemy na miejsce. Akurat 200 metrów to już malutko. To już jest tutaj rzut beretem. Okej. Carlos, it's Danny. Danny from Libertad. I know. You think I forgot or something? No, I just didn't know if... Forget it. I'm coming up on some of Castillo's poison. Look for yellow containers. Crop dusters and fumigators got the poison too. Okay, I'm on it. Tam jest snajper. A widzicie? Zresztą. Tu mamy bożka do pokłonienia się. Officer, have to be careful. Okej, okay, ta baza jest dosyć rozbudowana, więc kurde... Może być ciężko. O, ale właśnie, jest zwierzę. I ja to zwierzę uwolnię. Tak jest. Dobrze wiedzieć, że jest coś takiego. Tu się możemy pokłonić, ale nie wiem gdzie do końca. Aha, tutaj. Zawsze to troszeczkę więcej doświadczenia. Okej, okay, tutaj niby mamy snajpera. Tam coś jedzie. A tutaj w ogóle ciężko będzie wejść. Zablokowane, mogę niby przestrzelić ten zamek, ale szczerze powiedziawszy to nie chcę. Dobra, jak się tutaj dostać jak najkrótszą drogą? I słuchajcie, jeśli nie zrobię tego po cichu, to się zabiję, w sensie dam się zabić. I będę próbował dalej. Dobra, tu mamy niby jakiś... Okej, mamy alarm, kamerkę. Tu mamy jeszcze jakiś ziomeczków. Tak, trucicieli, tutaj skrzynkę. Dobra, to tak, trasa moja najlepsza będzie chyba, jak wejdziemy sobie jakoś tędy i jak najszybciej do tych zwierząt podejdziemy. Wtedy jestem w stanie zrobić najwięcej szkód. Szkoda, że nie mam tłumika i nie pomyślałem o tym, żeby sobie taki tłumik założyć. Ale z drugiej strony... Okej. Okay. Kurczę, trzeba było podejść bardziej na chama. Nie, ja nic tu nie robię, nic tu nie robię. Pa, 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 pa. Nie ma mnie tu. Do widzenia. Okej. Okay. Tam jest trzymany krokodyl. Tu jest trzymany... Tu jest pies i coś jeszcze. Dobra. Czyli trzeba zmienić nastawienie troszeczkę. Jestem w tej strefie zakazanej. Kurde, dobra. I słuchajcie, inaczej. Wejdziemy sobie do arsenału. A tu mam w ogóle jakieś rzeczy nie obejrzane. Płaszcz Fuego. Zwiększenie odporności na ogień. Ale to dziękuję bardzo. Póki co. Tu niby mam to serce oluwasów, ale nie będę tego na razie sobie zakładał, bo to mi jest niepotrzebne. Mamy karabin, ale on jest niezły. No, ta MS-16 niby spoko, ale jednak możemy spróbować.
Dobra, i mamy strzelbę jeszcze, ale ta strzelba nijak się ma do strzelby naszej. Tak, mam rację? Nie pamiętam, jaką mam wyposażoną. Dobra, łuku nie mam. A jakieś takie specjalne coś tego? Miałem taką, kurde, kuszę. I co z tą kuszą? Ja się pytam. O, jest. La Clavadora, właśnie. To ja tej kuszy użyję. Bo w ten sposób uwolnię to stworzenie tutaj. Mhm, i spadam. Tak jest. Gepardziku, działaj. Bardzo dobrze. Rzucił się na przywódcę. I chyba go zabił. Tak. Ale, przy okazji zabili też jego. No dobra, ale przywódca zabity, więc to jest akurat bardzo spoko. Co tam jeszcze? O, widzę, że coś tam się jeszcze zadziało. Że tam walczą. Okej! Wow! O, wykryli mnie! Kurde, niedobrze. Nie trój mnie, ty gnoju! Jeszcze raz. O kurde, alarm zawył. Dobra, zabijcie mnie, spróbujemy to zrobić jeszcze raz. Proszę bardzo. Ja to celowo teraz ginę. Spróbujemy to zrobić jeszcze raz, aczkolwiek mam pewien pomysł, po prostu muszę się szybciej stamtąd zawinąć i już będzie dobrze. Tak, taką mam nadzieję, że będzie dobrze teraz. Dobra, jesteśmy znowu tutaj. Te zdjęcia to sobie oglądamy, ale ich nie potrzebujemy. I tak, co my tu mamy? Musimy zrobić znowu zwiadzik. Tak jest, mamy snajpera. Mamy tutaj całą wesołą gromadkę. O, tutaj mamy właśnie tego geparda. Tam mamy kolejnego... Kolejne zwierzę, także dwa naraz w sumie teoretycznie możemy... Dobra, tam mamy alarm i kamera gdzieś tutaj powinna być jeszcze słyszalna. Dobra, słyszę te zwierzątka biedne, przetrzymywane. Dobra, schowamy sobie broń. Ten się nami nie zainteresuje, dopóki mamy ją schowaną. Poza tym on nas teraz nie widzi, nie jest zwrócony w naszą stronę. I tak. Clavadora. Bo tutaj idzie żołnierz, którego mógłbym na spokojnie wykończyć. O nie, bo ten włączy alarm teraz. Okej, gepard wyszedł. Alarm będzie wył, czy nie będzie wył? Nie. Natomiast... już zabili geparda? Nie, on zabił tego, dowódcę, znowu. Więc elegancko. A my teraz uciekamy... w tę stronę. W tę stronę, tak jest. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Oni teraz będą się troszeczkę tutaj zastanawiać, o co chodzi. I mnie szukać. Faktycznie wybiegają chyba. Co się dzieje? Gdzie jest... Dobra, tam mam jakiegoś żołnierza, ale on mnie nie interesuje. Dobra, wyłączamy alarm. Szybciuteńko. Tu mnie będą szukać, ale mnie to też nie obchodzi. Świetnie. No to wbijamy się teraz na górę. Ha, 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 ha. I z góry będę miał lepszy obraz wszystkiego. Ja ich i tak muszę pozabijać, więc... jak ja to zrobię, to jest już inna kwestia. Tak, żeby mnie nie widzieli. Gdzie jest inna jeszcze klatka ze zwierzęciem?
Oni pozabijali te zwierzęta już tak o po prostu wszystkich, tak? No dobra. Tu mam dwóch żołnierzy pode mną. Tu mam tego zwierzaczka, to... Okej, tam jest ten medyk, to... W sumie on by mógł pójść do piachu. Szkoda, że snajperki nie mam. Ale on się zatrzyma i ja się nim zajmę. Chyba. Uwaga. Uwaga. Bo kurde, mogą mnie widzieć powoli i mnie to trochę denerwuje. Oj. Nie. Nie ma mnie tu. Nie jestem na widoku. Kurde. O nie. Kto mnie widzi w ogóle? Nie ma. Okej, zauważyli mnie, ale wyłączyłem alarm, więc w sumie to by było na tyle. No, tak to się kończy, jak się pozostaje na widoku. Ale dobra. Też mnie nie ma tak widocznego, żebyście... Kurde, snajper mnie widzi. Dobra. Spokojnie. Okej. Okej. Teraz czekam... Poczekam sobie tutaj. Może ktoś do mnie podejdzie. A dobra, chwila. Koktajl Mołotowa. Okej. Tu mamy ten fire. No dobra, co tu się dzieje właściwie? Czemu oni mnie... Okej. Nie widzą mnie. Kurde, weźcie, gincie wszyscy po prostu. Nie denerwujcie mnie. No żeż ty. Z której strony mnie wypatrzył? Ten na koniu, co tu jeździ, dobra. No, oni mnie nie interesują. Ci, co mnie niby widzą tam. Nie widać mnie. Dobra, tu są moi partyzanci, okej. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zostało trzech żołnierzy w sumie w całej okolicy, więc... Hedzik. Uwaga. Pięknie. Zostało dwóch. No plus ten koń, tak? Kurde, nie trafiłem? Jak można nie trafiać z czegoś z takiej odległości? Ale okej. O! Prawie ją miałem. Myślałem, że... Ała! Że spadnę na nią i będzie po sprawie. No ale dobra. Nie jest już tak źle, bo... nie zginąłem i nie dałem się wykryć i nie wezwali posiłków. Więc już mam... już jestem troszeczkę usatysfakcjonowany moim postępem tutaj. No tutaj elegancko. Oj, tutaj na dachu ktoś jest? Też poszło dobrze. Ożeż ty, gdzie mnie jeszcze widzą? Skąd? Aha, widzę. Mhm. Okej. Kurde! Dobra, spokojnie. Humidora to nie. Ożeż ty! Żyj truciznę. Super. Że tak to wulgarnie ujmę. Dobra, bardzo dobrze. Bardzo dobrze poszło. Teraz mogę trochę tej trucizny sobie właśnie... pozniszczyć. I będzie super. Okej, pierwszy posterunek mamy z głowy. Dobra, dwie cysterny. Dalej. Dobra, inaczej zrobimy. Jednak mołotowem. Świetnie.
Zaraz to jak rypnie. O właśnie. No to elegancko, dobra. Okej, spadłem na tyłek, ale... Przynajmniej na tyłek. Uuu, tutaj mamy... Pułapeczkę. Potykacz, żeście zainstalowali, gnojki. Okej, tego nie mogę rozwalić. Uzupełniamy amunicję. Tu jest benzyna. Bardzo dobrze. Tu był ten gepard. Ło, myślałem, że to... Tutaj ten... Rozwalił panią oficer elegancko. A mi się nawet... Spodobało. Okej, części. Super. Mocowanka z odzysku. Dobra, tutaj coś... Naprawiamy to i wsiadamy zaraz. Okej. Chcę na fotel kierowcy, ale później przesunąć się na stanowisko stostrzelnicze. Obsadź broń stacjonarną. Świetnie. Tak jest. Bo tu mamy nieskończoność amunicji i dlatego to jest wygodne. Bardzo dobrze. Gdzie jeszcze? A, tam. Świetnie. I to już chyba wszystko. Tak jest. Zmieniamy fotel. W takim razie przejedziemy się... Gdzie indziej. Tu jest otwarte. Więc sobie zawrócimy. Okej, trucizna jedna. Znaczy 48% zniszczone. Idziemy do następnego miejsca, gdzie może ona być. I to jest przy okazji bateria przeciwlotnicza, więc tym lepiej. Dobra. Słuchajcie, w dzienniku mamy w Jarańskich opowieściach z tylnego siedzenia, ale no to, to Dani i Dani kontra wszyscy to też jeszcze nie to. Cele wojskowe... Już się nie orientuję w tym. W arsenale mamy jeszcze jakieś tutaj spodnie Fuego. Mamy rękawice buntownika, ale ja mam ten wieczny taniec, wzmacniacz obrażeń ostrzy, więc całkiem jestem z tego zadowolony. No i pistolet, ale pistolet to ja mam konkretny. Aha, jeszcze nie wszystko, bo jeszcze bryki. I mam nową rzecz do bryki. Aha, mogę ją sobie przefarbować. No i spoko. No i w kolekcji mam nowe karty z kryptogramem. Ale no. Dobra. Jedziemy do tego tam miejsca, które jest oddalone o 300 metrów. Aha, i tu jest morze. Dobra, dobra, dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Nie chciałbym wpaść do wody tutaj, bo to jakieś rekiny, jakieś nie wiadomo co. Mi to jest niepotrzebne. Dobra. Okej. Wysiądziemy sobie tutaj. Lądowisko del Toro. Wow. Bazuczka. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Sniper on Overwatch. A, i tu jest samolot chyba, który tą trucizną pryska. Tak jest. No dobra, tam jest ten snajper faktycznie. Trzeba będzie go jakoś... unieszkodliwić. Jeszcze sobie wejdziemy tutaj. Na tę wieżyczkę. Bo czemu by nie? Kurczę, tutaj ile jest tego w tej dolinie tytoniowej, tej plantacyi. To trzeba będzie to wszystko zniszczyć chyba, tak? Bo to jest jedyne dla mnie wytłumaczenie sensowne. Zobaczmy jeszcze. Dwa samoloty są, żołnierze. Jakiś kurde alarm by się przydał zobaczyć, czy nie ma. Jeśli już jest, to z drugiej strony. I to jest, kurczę, słabo, bo ja bym wolał wiedzieć od razu. Żarłacz karaibski. Nawet tutaj mamy miejsce do polowania, czyli jest pełno rekinów tutaj. Okej. A po drugiej stronie tej zatoczki jest co? Aha. Okej, Balaceras. Tam jeszcze nie było, ale... Ale tak zrobimy, że tam kiedyś będę na pewno. No dobra.
Jeszcze się przejdziemy. Kurde, tutaj jest samolot wroga. Przejdziemy się jeszcze w tę stronę. Bo ja chcę zobaczyć z drugiej strony ewentualnie, gdzie jest alarm. Jak już zobaczę, to będę wiedział i już mi to wystarczy. A może byśmy tak porwali ten samolot? Może byśmy tak porwali ten samolot? Wygląda na to, że alarmu to oni tutaj nie mają. Bo już bym go wykrył. Więc kurczę, kto wie? Oni mnie mają gdzieś, że ja tu sobie jestem. No więc dobra, wsiadamy. Tam careful. Lecimy. Ale ja nie umiem tym pilotować. Zapomniałem w ogóle. Wow. A no tak, bo to jest zastrzeżona przestrzeń powietrzna. Zapomniałem o tym. Dobra. To lądujemy w takim razie. Jak się rozwalę, to wasza wina jest. Opuszczamy pojazd. Szybko! Dobra, leczymy się. Okej, to nie było zbyt spektakularne. Myślałem, że się bardziej uda. O! Carlos! Dobra. Trzeba uważać, kurde. Trzeba uważać na te helikopterki i na to wszystko tutaj. No dobra, ale zniszczyłem truciznę. Zniszczyłem w widowiskowy sposób, uważam, truciznę. O, nawet tutaj coś poszło. Także to nie jest tak, nie tak źle mi poszło wcale. Tylko pytanie jest, dlaczego ja ich nie mam teraz oznaczonych. Wszystkich. Tu helikopter ląduje? Okej. Okay. Nawet się nie zorientowali, że jest coś nie tak, tamci żołnierze. Nie wiem, czy widzicie. Aha, oni się zbugowali w ogóle, widzicie? Tu niby jacyś są. W tym miejscu. A się zbugowali i ich nie ma. Widzicie to? Nawet mogę ich zabić maczetą. I tutaj też. Niewidoczni żołnierze. Niesamowite. Okej. O, i on też niewidzialny. Super. To słuchajcie, to w takim razie cała misja bardzo mi się ułatwiła w tym momencie. Skoro nie mam problemu z żołnierzami. Jak to osiągnąć? Nie mam pojęcia, ale bardzo mi się to podoba. Pooznaczajmy sobie. Super, nawet oficer jest w ogóle niewidoczna. Dobrze, dobrze. O, tutaj jacyś są. Niesamowite. Trochę creepy, a trochę bardzo dobrze. I teraz w panią oficer. No. I tutaj nawet pesos zgarnąłem z jej ciała. Także super. Pewnie, że super. To oni dlatego się nie przejęli, że nic tu nie ma. Ja się zastanawiałem, o co chodzi. O! Wow! Ją było widać już. Okej, to przepraszam. Nagle się zrobiło niekolorowo. Okej, tam jest szturmowiec. No spokojnie, ja wiem, że ja jestem generalnie widoczny. Ale ty też jesteś. To co, będziesz tu szedł? No to chodź. No to chodź tu. Chodź, 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 chodź.
No, pięknie. O, i oni są już widoczni. Okej. Mierda, tak jest. Dobra, tam jest snajper. Zbieramy metal. Spokojnie. O, i pięknie. Wspaniale. Dobra. No to co, wysadzamy ten samolot. Tak? Działkiem, kurde, co ja się będę pierdzielił. Supremo w gotowości mam jeszcze. No ale tu są te helikoptery i one... Też miał problem z pojawieniem się ten helikopter. Dobra, widzę, że będzie ciężko. Okej, benzynka tutaj już zdobyta przed chwilą, ale tutaj nie. Bardzo dobrze, że ją zdobywam. 73, to więcej niż... Cholera, gdzie? W ciężarówce. Może być. Może być, że w ciężarówce. Gdzie? Ej, gdzie wy jesteście? Aha! Kurde, stara! To działa w dwie strony z tym. Z tym byciem niewidocznym. Widzę, że oni... Czasem im to pomaga, czasem przeszkadza. No dobrze, dobra. Tu jest dużo benzyny i to mi się przyda do tych moich operacji całych. Dobra, gdzie my jeszcze mamy... jakieś Viviro? Aha, został tylko jeden cel. Dobra. No to już. Coś też z dźwiękiem się zbugowało. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to. Dobra, gdzie jest... Kto jest, bo... Aha, tam jest snajper. A? Kurde, boicie się mnie. Dobrze, nawet. O matko. Naprawdę? To tylko o to chodziło? Ach. Chcę użerać się jeszcze z jakimiś płotkami. Pięknie. Wow! Leczymy się szybko. O matko. Czemu on tak wybuchł? Aha, bo go zabiłem. Dobra. Chodź tu, uwalniam cię i spadam stąd, bo... W sensie zabiłem go ręcznie i dlatego on tak wybuchł. To tego już wiemy, że trzeba unikać. Dobra. Tu jest ta farma Viviro. To ja ją tutaj zaraz, kurde... Moją super bronią, miotaczem ognia, tostadorem, rozwalę. Tak jest. Pięknie. To niech to teraz wszystko płonie. Świetnie. Co tu się dzieje? Kurde, będziecie walczyć ze mną. Teraz by gdzie? Jest? No wiadomo. Aha, bo to są niewolnicy z tej plantacji. Dobra. Płonie ta trucizna, dobrze, niech płonie. Ten przechodzi ten ogień dalej? Nie, ale tu mamy kolejne. No, zaczęło płonąć, bo tak coś nie chciało się zacząć. Świetnie. I tu mamy kolejnych przeciwników w okolicy. Tylko ja ich nie widzę w ogóle. A, tam są. Okej.
Okej. Czemu ten granat nie wyleciał w powietrze? Powiedzcie mi. A bo kurde rzuciłem piłeczką. No, to już teraz wszystko wiem. Pięknie. To teraz wy gdzieś tutaj co jesteście. O matko! Fire, fire, szybko. Dobra, świetnie. Ten tu biegnie. O, świetnie, idzie na mnie. Dobrze, bardzo dobrze. Teraz to. Podpalamy. To wszystko w cholerę. Zawsze to coś. O matko. Uciekam. Uciekam, bo bardzo dużo mi to zabiera, ten typek. Aaa! Cholera! Co za typ? Te samoloty też tutaj. Gdzie ty jesteś? No i ach, tam! Okej. Okay. Biegniesz do mnie? No to chodź. O, akurat wybiegł stamtąd. Chcesz mnie otruć? Chodź tu! Jasna cholera. Co za typy. Dobra. Tutaj ich wszystkich spalimy. 92! Już nie muszę nawet tam do tamtego celu iść. Bo tu jest wystarczająco dużo. Świetnie. Gdzie jesteście? Dalej. Snajper! O matko, ze strzelbą do mnie. Dobra, nie miałem jak się nawet schować specjalnie. Dlatego dobrze, że się stało jak się stało. 93. Dobra, te zaraz padną. Dobra, 94. Tam następni już lecą na mnie. Gdzie? Snajperka! No świetnie. A, i tamten medyk, dobra. Okej. Chodź tu. Chodź tu, piękna. Dobrze, bardzo dobrze. Pyk! Pyk! Udało się! Nie spodziewałem się, że nie będę musiał iść w tamtym kierunku w ogóle. Aha, chociaż chyba muszę. Ale dobra. Nie wiem dlaczego w sumie. Bo trucizna zniszczona, nie? Ale... okej. Carlos, it's done. Good. Let's see if Napoleone Pequeño gets the fucking message. I got more work for you. Okej, mamy proch zdobyty. Super. Okej, muszę wracać do obozu teraz. I w sumie to nie jest taki zły pomysł, żeby to zrobić. Ja nie chcę z danego trecho iść. Kurde, Bela. O kurde, 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 co jest? Jezu, ile ich tu jest. Jasny gwint. Muszę spadać stąd jak najdalej. Nie wiedziałem, że tu jest tylu typów. Dobra, tam jest jakieś autko. Coś tam przykoleguje do tego autka. Kurde, to samolot na mnie tak. Ty chcesz wojny? Ty chcesz wojny. No to już. A ja tych cystern nie rozwalałem? Czemu one się tu pojawiły nagle? Nie podoba mi się to. Gdzie ty jesteś? To ci dopadnę.
No. No właśnie, uciekaj. Dobra. Wracamy na farmę Montero. Nie będę się spotykał z danym Trejo. Drugi syn. Proszę bardzo. Okej, wracamy tutaj. Do kryjówki. O matko! A jednak. Jednak mnie cały czas atakuje ten samolot. No dobra, spadamy stąd. Zajmę się nim inaczej. Jeśli w ogóle się będę nim zajmował, bo jeszcze tego nie rozgryzłem. Na razie to stąd spadamy i jej mam wywalone we wszystko. A tę baterię przeciwlotniczą zrobimy sobie kiedy indziej. To było ekscytujące przeżycie. Ło! No jak jedziesz, baranie? Byłem po prawej stronie. Nie możesz tego na mnie zwalić. Dobra, minęliśmy właśnie pierwszy tutaj posterunek, który dzisiaj rozwalaliśmy. Blokada? Spadać. Zrobili blokadę na mnie. Idioci. Dobra. Ło, nie tutaj chciałem. Tutaj chciałem. No, elegancko dróżką sobie pojedziemy, a co? Koniu! Bo mi wpadniesz pod koła, a ja nie lubię, jak mi zwierzęta wpadają pod koła. Bardzo mnie to boli. Za każdym razem. Dobra, już jestem blisko. Dobra. Wspinamy się tutaj. I jesteśmy w bazie. Słuchajcie. Nie zginąłem. Znaczy, raz zginąłem, ale to z wyboru. Więc... wow. Jestem pod wrażeniem swojego skilla. Co jest coraz lepiej. O, są nowi zawodnicy na walkach kogutów? To możemy się później przykolegować, ale chyba, ja nie wiem, czy są jacyś nowi zawodnicy. Dobra, nieważne. Słuchajcie, jeśli ten odcinek się wam podobał, no to słuchajcie, wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. Co ja mam tu w brykach nowego? Nowe bryki. Coś poza tym? Nie? W ataku powinno coś być nowego. Casa Grande, popatrzcie jak elegancko. Dobra, nie wiem o co chodzi z tym wykrzyknikiem w brykach, bo ja tu nic nie widzę nowego. W dzienniku mam nowe, ale no to wiem, drugi syn. Pomożesz mi wyrwać Miguela z więzienia turystko, ty i ja mamy pewne sprawy rodzinne do załatwienia. Ukradnij furgonetkę więzienną, będziemy jej potrzebować do wyrwania Miguela z piekła banitów. No właśnie. No to sobie się tym zajmiemy albo w kolejnym odcinku, albo za dwa odcinki, bo... niby miałem tutaj misję w Lozani i się zastanawiam, czy jej nie zrobić. I jeszcze chciałbym tę baterię przeciwlotniczą tutaj rozwalić. Więc na razie to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli tak było, no to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę, subskrypcją. A ja widzę się z wami w odcinku kolejnym, 18, w którym to będziemy dalej szerzyć chaos i zniszczenie w Madrugadzie. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.